Podjechałem na stację, patrzę, a tu podróżnik. Siema. No, nalejesz mi za 200? Za, no. Jak? Za 200. Miałeś już nie jeździć. Ja jednak, przyzwyczajenie. Z daleka. Siema. Ja kanał prowadzę. Jaki kanał prowadzisz? Legopso. Siema, cześć. Siema. Krzysiek. Z daleka jedziesz? Zaczynam z Gorzowa Wielkopolskiego. O kurde. Co to jest, Yamaha? Nie, to jest Beta. Beta? Beta. Ja też mam Betę. 350 mam, a to jest jaka? To jest Beta 350, ale to jest silnikiem Suzuki, jest, nie? Aha. 350. I takie wychodziły, nie? Tak, wychodziły, do 19 roku. O! I później już misja spalin niestety powaliła, nie? Aha, ja 2000 mam. 2020. To jest 15. 15. Kurczę, nie, no niespotykane. Beta jest silnikiem Suzuki. No oni oryginalnie tak pakowali Japonię w opakowanie włoszczyzny. Aha. Kurde. Tylko ja ją trochę poprzerabiałem, dołożyłem za dużo paliwa, nalałem wyciekło. Aha. Dołożyłem chłodnicę oleju. To jest chłodnica oleju? Tak, no. I to jest 20 stopni urwałem, nie, teraz. Aha. No, fajnie jest. Aha, bo takiej normalnej nie ma chłodnicy. Nie, ona tylko powietrzem chłodzona, nie? No. No tak, bo to widać właśnie to. As. Co? A tu z tyłu co jest? Tu mamy benzynę, karnisterek. Aha, zapasowy. No. Czyli podróżnik. Podróżnik. No ja już tydzień prawie jestem, pojechałem. Coś ty. Na Kaszubę. A jak masz na imię? Mogę ci filmować? Krzysiek. No, tam nie ma Krzysiek. Problemu. Jeszcze raz. Jarek. Pojechałem na Kaszuby, później na Warmię Mazury, na Podlasie, na ziemię lubelską, no i teraz do Janowa i w poprzek teraz jadę. Tak na azymut, nie? Czysta. Aha. A wiesz, no powiem ci, że 350 nie widziałem podróżników. 350. No ale po błocie to co? Po co się ciężkim płać? No tak. Czyli enduro. No, taka turystyka enduro, dokładnie. Super. Kurde, powiem ci, mega jestem zaskoczony i... No już ponad dwa koła mam zrobione. Jakby odkąd wyjechałem z domu. Kurde. I gdzie kończysz podróż, powiedz? No w Gorzowie. W Gorzowie. Domu, no. Gorzów Wielkopolski, co? No tutaj, za Poznań, nie? Za Poznań, no na Hitlerka, nie? Na Niemcy. No, to pozdrawiam tego, Piaska, bo Piasek tam na S. Jakie tam miasto jest? Świebodzin. Nie, tam jeszcze? Gdzie jest ten Rio de Janeiro, ten Chrystus. A takie większe? A takie większe? Sulechów. A to też nie. Skwierzyna. To może pomyliłem, nie na S. No, może. No. A jak na Podlasiu się podobało? Bardzo fajnie. Na Kaszubach? No ogólnie ta ściana wschodnia jest, bo ja nie pierwszy raz tu jestem. Aha. Byłem to... I ten, samotnie. No tak najlepiej. No. A pokażę ci punek swój. No co ja mam? Śpiwór, ja nawet namiotu nie mam. Coś ty. Pod plandeką śpię, pod tarpę, no. O kurde. Kubek. Musi być. Musi być. No co masz tutaj? Śpiworek jakiś ma teraz. Plandeka, jakaś kosmetyczka i... Mapa, podstawa, nawigacja. Dobrze to. Mega. Kamera GoPro? No jest, no. Jest? O, dobre kaski ci powiem. No. Bardzo dobre. Testowałem taki, wiesz, paleciakiem go tak? Do palety dociskałem, takim dużym, nie? Takim tonowym. Nie pękł. No. Dobre są. Mega. Jest ciężki przede wszystkim. No i tu mam jakieś łyżki, narzędziówka, jakieś zapasowe linki, łatki, kleje, jakieś duperele i tu apteczkę, nie? Dobra. Bo to no przerabiałem. Pat, a i apteczka. Bo to przerabiałem. Aha. Wszystko. Ładnie to zrobiłeś. Pięknie. Kurde, mega, no po prostu. Niespotykana sprawa. No. Super. Jak co? Super. No, tak to wygląda. Jeszcze raz powtórz. A powiedz, jaką prędkość osiągasz? Taką średnią?
No to zależy, wiesz, no w terenie, no, ale są odcinki w terenie jakieś... nie, ale tak jak na przykład musisz tak, no, na asfalt tak, wjechać. No to 130 ona jeszcze poleci, tak by więcej poleciała, tylko że ja mam zębatki zmieniłem, nie? Aha. Czyli no, inne przełożenie ma teraz. Jest inne przełożenie, że jest inaczej fajnie na dole robi, wiesz, jak się zjedzie z asfaltu, ale ma za to mniejszą prędkość przelotową, nie? No tak. Ale to wiesz, mi jest niepotrzebne i tak bokiem gdzieś tam lecę, nie? A unikasz asfaltu, czy tak, no, unikasz? Jak najwięcej. Czyli jak naj... szukasz dróg takich? No. Super. Nie, no, na razie jest... myślę, że gdzieś tak, jak tak jadę tą całą swoją trasę, to gdzieś myślę, że z 70% mam zrobione ją polnymi drogami, leśnymi drogami, nie? A powiedz, a teraz w którą stronę jedziesz? Już na Gorzów się kieruję. Na Gorzów. No gdzieś tutaj będę musiał zaraz wyskoczyć na ten, na Bogusie. Tam jest, tam, a przejeżdżałeś tam przez poligon może, przez te lasy? Tak, no to ja muszę tu zawrócić i będę w lewo zaraz jechał. Tu? No gdzieś tam, no. O kurde, ale tam koło Sołatówki miałeś poligon. A to nawet nie wiem. Nie wiedziałeś, no, nie kurde. Wiem. No widzisz? To będziesz widział się na kanale, na Black Opso. To ten, to ja nie wiem tylko jeszcze na jakim. Black Opso. Black? Black Opso. To zaraz. O, fisz. Poczekaj. A bo ja jeszcze z kolegą rozmawiam. Aha. No. To będę, kurde, ten. Rozdawał autografy, tak? No. Kurwa, jaj. Obierzyj świat. Beton 350 z silnikiem Suzuki. Notatki, gdzie są? Są w notatkach zapisane. A weź w YouTube'a. To od razu. Ale rozmawiam, to aha, kiepski nie internet będę miał, no. Gdzie są te notatki? O, tutaj. Dodaj. Jak to się nazywa? Blask. Blask? Spacja. Opso. OPSO. Opso, tak? Tak. Tak jest. No to dobra, sobie znajdę na YouTube. To znajdziesz. Kiedy będziesz rzucał? W tym tygodniu, a ja. Z Krzysztofem? A kaszuby jak ci się podobały? Bardzo ładne kaszuby. Nad morze? Nie, na tam po plaży nie. Nie. Ja tutaj do okolicy Tucholi już tam. Aha. Tuchola jest. Fajne tam jest, nie? Wzgórki, no, pagórki, lasy dużo duże, jest, wysokie. Dużo jest miejsca tam. Można jeździć, fajnie tam można pojeździć sobie. I patrz, poprzez kanał jak się ludzie mogą poznać, nie? No, bo patrz. No dobra, Krzysztof, to wszystkiego dobrego ci życzę. Szerokości. Nara. Trzymaj się, hejos. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.